Witam Was, moi drodzy, w kolejnym vlogu. Jest niedziela, a co się robi w niedzielę? No jedzie na strzelnicę. Najlepiej to na zawody. Właśnie lecimy teraz na zawody Trigun Shoot-Off. Zrobiłem jakieś statuetki, nagrody. Tam chłopakom przez internet, póki co widzieli, się podobało, więc mam nadzieję, że na żywo również im się spodoba. Wypalane na grawerce laserowej, podkładki ze śliwy. Śliwa pociągnięta, później jeszcze olejowana olejem tłukowym, oczywiście szlifowana, polerowana, żeby to nie było, bo wiadomo, że odpiły te plasterki były takie specyficzne, więc je też wypolerowałem, ale też tak chciałem taki naturalny w miarę wygląd zostawić, więc myślę, że to fajnie wygląda. Jadą sobie pod nogami. I słuchajcie, i oczywiście, znaczy oczywiście, będzie Łukasz Heisenberg. My się z chłopem tak zarąbiście zawsze dogadujemy. Już kiedyś się umawialiśmy coś na strzelnicę. Łukasz czekał, żebym ja mu dał znać, a czekałem, czy Łukasz da znać. Żaden z nas nie pojechał na strzelnicę. A dzisiaj znowuż było tak, że w piątek mówiłem: Łukasz, daj mi w sobotę znać, czy jedziesz, to tam ponagrywamy z drona, coś ponagrywamy, relacje z zawodu, bo strzelasz sobie. No i Łukasz do mnie właśnie dzwoni i pyta się, za ile będę, bo on już jedzie. Ja mówię: nie mówiłeś mi wczoraj, że jedziesz, dzisiaj jest niedziela. No, a Łukasz jedzie. Nie wziąłem tam czegoś, co miałem wziąć, także z Łukaszem super się dogadujemy, na terminy gdzieś zgadujemy. Ale ogólnie przewiduję, że będzie fajnie, poza jednym wyjątkiem. Nie wiem nawet, ile jest stopni, bo w Kratopusie takich wypasów jak termometr nie ma. W zasadzie nie wiem, dlaczego ja Kratopusem pojechałem, a nie Audi. A, już wiem dlaczego. Ale powiem Wam, że jest piekielnie gorąco. Oj, piekielnie gorąco, a ja jestem zimnolubny, nie lubię takiej temperatury. No będzie ciężko pod tym względem na zawodach, na pewno będzie ciężko. No nic, zobaczymy się, moi drodzy, na zawodach. Tutaj prawdopodobnie będziecie widzieli w tym filmie ujęcia z profesjonal drona, więc myślę, że będzie fajny, ciekawy vlogasek. Także, moi drodzy, oglądajcie. Pamiętajcie załapkować i zasubskrybować, jeżeli chcecie być na bieżąco. Hejka. Z jaką prędkością teraz lata? Jak nie na to, jak na to. No i teraz weź i traf go, nie? Ze szczelby. Ja pierdolę, patrz. Zniszcie. Ja pierdzielę. Jeszcze to jest kurde niemożliwe. To samolot! To ptak! To Superman! To super... Trooper! To super Łukasz! Człowiek mucha! Ale pa, pa, pa. Można mu tak pokazać? Nie widzi, nie? Nawet nie zareaguje. Cieszy się, pa. Złoty, chłodno? A, zajebiście. Klima działa, jak widać. Ten dron to zbawienie. Chyba nawet latarkę ma. Jesteś oświecony. Jestem oświecony? Ja wiem, że jestem oświecony. 16 miejsce Darek, 15 Rafał, 14 Grzesiek, 13 Jarek G, 12 Maciek, 11 Kamil K, 10 Rysiek, 9 Radek, 8 Rafał, 7 Tomek, 6 Mirek, 5 Michał Z, 4 Paweł i teraz podium Kamil, 3 miejsce. Gdzie jest Kamil? Kamil! Złoty, wypowiedz się. Dziękuję. Złota nie było. To żeby nie ten, żeby nie wy, to nie byłoby tego sukcesu dzisiaj, także dziękuję Wam, moim rodzicom. Pokój na świecie. O, i w ogóle połamałem lufę. LGBT! Dobrze, zepsułeś mu teraz materiał całodniowy. Nie, rzuć! Nie, to jest skrót Rubie Glocka, bo tak. O! Dobrze. Dobre. Okej, drugie miejsce, Piotr Ziomek. Brawo! Piotruś, przemówienie. Znaczy nie wiem, co tu przemawiać, było fajnie. Polecam te zawody. No i pierwszy. I Marek Sadowski za pierwsze miejsce, gratuluję. No i moi drodzy, po zawodach. Prawdopodobnie widzieliście kilka ujęć z drona, ale polecam Wam, zobaczymy jeszcze sobie tutaj takie promo zrobię.
Znaczy zrobimy w sumie, bo Łukasz dostarczy mi surówkę z drona. Jeszcze nie widziałem tych ujęć. Powiem wam, że te drony Łukasza... No powiem wam, że stwierdził Łukasz, że ten będzie wolno latał teraz, bo ma założoną GoPro i to jest ten, co lata 160 na godzinę plus GoPro, no to tak wolno będzie latał do 120, a Łukasz ogólnie z tego, co widziałem, to mówił, że nie rozpędzał się nim na maksa, tak maksymalnie 90 na godzinę latał. To jest kosmos. Powiem wam, że to jest po prostu kosmos, jak to zapiernicza. Także wiem, że Łukasz jakieś tam usługi świadczy, znaczy jakieś tam świadczy usługi droniarskie, dronowe. Chłopak ogólnie cały czas lata. Odleciał gdzieś stąd. Więc wrzucę wam do strony Łukasza link, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, potrzebował jakieś komercyjne loty być może, no to wam tutaj wrzucam link do Łukasza. Zawody się odbyły, zawody bardzo fajne, pogoda bardzo niefajna, bo chyba nie słyszycie nawet, co ja gadam. Nie wiem, ile jest w słońcu, ale jest za dużo, jakieś 30 stopni co najmniej. W słońcu nie, myślę, że 40 parę stopni jest istna tragedia. Ja jestem, jak to powtarzałem milion razy, zimnolubny. Wszystko powyżej 23 to stopni, to już jest źle. Dzisiaj pod względem pogody tragicznie, ale najważniejsze, że na zawodach jest zarąbista ekipa, zarąbistych ludzi i dało się to przetrwać. Jak mi poszło na zawodach, no to ogólnie eliminacje jeszcze, jak przyjechałem w miarę świeży, to za pierwszą turą tam sobie wystrzeliłem numer 8 z 20, więc nawet go nie poprawiałem, bo stwierdziłem, że no, okej. Natomiast później zawody, no to pierwsze chyba tam wygrałem, a później dwa z rzędu to przegrałem. Jeden raz to przegrałem, bo po prostu przegrałem, ale coś ze strzelbą, nie wchodziły mi ze strzelby, nie wiem dlaczego. 24 może miałem niepotrzebnie, zawsze miałem 28 naboje, ale ogólnie drugi tak przegrałem, po prostu bo przegrałem. A trzeci miałem problem, coś, nie wiem co się stało, zawsze przed strzałem możemy sprawdzić sobie lunety, czy wszystko jest ok. I ja mówię, hello, stop, coś jest nie tak. A nie tak było coś z moimi okularami. Myślałem, że się gdzieś zaparowały, przetarłem je, założyłem, tam chłopak już kolega na mnie czekał. Nie będę przeciągał, składam się, patrzę, ty dalej to samo. I wreszcie miałem tak centralnie, że tam gdzie macie krzyż celowniczy, to dokładnie ten krzyż miałem zasłonięty. Dokładnie ten krzyż miałem jakąś taką rozmazaną plamę. Ale stwierdziłem, że co, no walkovera nie oddam, coś tam może mi się uda te trzy cele zrzucić jakoś. I nawet jakoś poszło, bo w czterech strzałach zrzuciłem te trzy... czterech albo pięciu, już nie pamiętam, strzałach zrzuciłem te cele, ale długo celowałem, bo nie widziałem. Po prostu miałem tak rozmyte, nie, takie, wiecie, centralnie ten punkt miałem zamazany. No, ale, no mówię, no to nie jest dla mnie pogoda. Jedną rzecz, którą zapomniałem, to jest wiatrak Ryobi. Na następne zawody na pewno go ze sobą wezmę. Łukasz troszeczkę pomógł, jak dronem podleciał nad nami i dronem się chłodziliśmy, bo powiem wam, że była masakra. Wypiłem chyba 2,5 litry wody. Jedna woda, co mi została w aucie jeszcze, chciałem ją pić, ona była w cieniu położona, to yerbę byście spokojnie albo zieloną herbatę zaparzyli, naprawdę. Myślę, że temperatura taka w granicach, no taka bardzo ciepła herbata, nie parząca, ale bardzo, bardzo ciepła. Jest po prostu masakra. Ale dzień fajnie spędzony, postrzelany w fajnej ekipie. Z tego, co widziałem, to statuetki, nagrody się chłopakom podobały, więc też jestem z tego bardzo zadowolony. No i tyle, moi drodzy. Widzimy się na następnych zawodach. A dodatkowo zrobię osobny filmik z promo właśnie tych zawodów, tam będzie więcej ujęć z drona, więc prawdopodobnie wam podrzucę link do tego w opisie, o ile już istnieje ten filmik, a jeżeli nie, to za parę dni po prostu dorzucę link do tego, no wiecie o co chodzi. Trzymajcie się, moi drodzy, i piona!